pracy z Pawłem Moskwikiem, obrońcą lubelskiego motoru, wychowankiem Heinau Kęty. Zgadza się wszystko. A później jak wróciła ta kariera? Później była Oświęcim, Puszczenie Połomice, Piast, Gliwice, Podbeskidzie, Znicz i teraz motor. No i w Piasie Gliwice też chyba na 50 lat rozrywałem się z drużyną z Ochrzej 20. To na pewno. To na pewno najpiękniejszy mój czas. Fajny wynik w Gliwicach, bo wicemistrzostwo. Świetna atmosfera w Gliwicach. Dobre wspomnienia na pewno. No i praktycznie już gra na tym nowym stadionie, nie? Tak, tak, zgadza się. I Gliwicach już nawet. Pierwszy raz europejskie puchary w historii klubu. Na razie europejskie puchary. Ja nie byłem za czasów pierwszych europejskich pucharów, ja byłem za czasów drugich. Ale rzeczywiście była taka sytuacja. Właśnie Heinau Kęty to też gra razem z piłkarzem ruchu Konradem Kasolikiem, nie? Tak, tylko my się mijaliśmy tam w Heinale, bo Konrad trochę młodszy ode mnie, więc nie mieliśmy styczności ze sobą na boisku, ale znamy się doskonale. Pojedynki z ruchem, bo dzisiaj rozmawiałem po meczu ruchu z motorem, zakończony wynikiem 0-0. Utkwiło ci jakoś w pamięci? No na pewno, były to sporo było tych meczów już. Zazwyczaj się kończyły po mojej myśli. Na pewno miło zawsze jest przyjechać tutaj na cichą i przy takiej atmosferze zagrać. A jak wspominam właśnie kibiców Piasta, kibiców ruchu tutaj, tą żywą atmosferę. Tutaj na Śląsku wiadomo, że piłką nożną się żyje i tutaj atmosfera na każdym stadionie jest świetna i tylko jest przyjemność tutaj przyjeżdżać na Śląsk i grać tutaj mecze. Ale w Lublinie też fajne warunki, bo i sponsor i ładny stadion, nie? Jasne, w Lublinie również mamy piękny stadion. A ten pierwszy mecz między ruchem i motorem w Lublinie, no to dowiedz, że tam zapotrzebowanie na piłkę jest ogromne. Jasne, że tak, fajny mecz, bo szkoda, że nam się go nie udało na naszą korzyść wtedy rozstrzygnąć. Ale co, w Lublinie na pewno zapotrzebowanie na piłkę jest i robimy wszystko, żeby piąć się jak najwyżej. A dzisiejszy mecz jakby się ocenił? No niestety niepotrzebna nasza czerwona kartka i to na pewno ułożyło to spotkanie. Zostaliśmy zmuszeni do gry w głębokiej defensywie, ale jestem mega dumny z całej drużyny, bo naprawdę kawał roboty wykonaliśmy na boisku, żeby nie stracić bramki. Co bym chciał przekazać na koniec kibicom Piasta, kibicom ruchu motoru? Na pewno kibicom Piasta życzę powodzenia i fajnie ich wspominam. W ruchu na pewno będzie dobrze, a kibicom motoru na pewno chcę podziękować za wsparcie. No, dzisiaj wspomagało was 400 osobowa grupa, nie? Tak, nie wiem dokładnie ilu ich było, ale jeżdżą za nami po całej Polsce, więc na pewno mega szacunek dla nich. To ja dziękuję ze swojej strony za poświęcony czas, udzielony wywiad i zamieście go na Twitterze, na Facebooku i na YouTube'a oczywiście. Jasne, dzięki bardzo, pozdrawiam.